Już ukraiński wywiad sygnalizował, że Rosja zgromadziła nawet ponad 320 tysięcy żołnierzy i oficerów w rejonie tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, jak to Rosjanie określają, co oznacza, że tych żołnierzy jest o wiele więcej niż rok temu, kiedy wedle różnych szacunków mówiło się, że od 210 do 260, to chyba była maksymalna liczba, z jaką się spotkałam, żołnierzy Rosjanie przygotowali do walki z Ukrainą. Rosjanie też skoncentrowali całkiem dużo sprzętu wojskowego. No i w zasadzie tutaj decydują dwie rzeczy. Pierwsza to są oczywiście warunki pogodowe. Zmroziło wschodnią Ukrainę, więc zaczęły się robić warunki do tego, żeby używać ciężkiego sprzętu. A druga rzecz, o czym mówiło się już od ładnych kilku tygodni, że Rosja będzie chciała uprzedzić działania kontrofensywne ukraińskie,